To jest żart, który myślę, że powinienem jednak powiedzieć jako żart polityczny. To znaczy, że on jest taki, nie powiem, że aktualny, bo to on coś sugeruje. On jest taki niby niepolityczny, a jednak. Bo rzecz nie ma nic wspólnego z teraźniejszością, ani nawet z Polską. Rzecz dzieje się w Stanach Zjednoczonych i do dawna temu, bo w połowie lat 50. zeszłego wieku, więc jeszcze segregacja rasowa, tramwaje dla czarnych, czy dla białych, tak to wszystko to. Teraz prezydent był czarny, więc to wszystko w ogóle już nieważne. Ale anegdota jest taka, że gdzieś się w Chicago, no powiedzmy sobie, i w Chicago są jakieś targi, jakieś imprezy, jeszcze baseball i tak dalej, koszykówka. Krótko mówiąc, dużo ludzi przyjechało i miejsc w hotelu nie ma, a facet, który też przyjechał, koniecznie chce się do hotelu dostać. Jeden hotel, dobry wieczór, sobotę, to nie ma. Następny wieczór, hotel, dobry wieczór, nie ma. Chodzi po tych hotelach. I wreszcie już zrezygnował, bo zmordowany, ledwo idzie. Ale zauważył, że jeszcze takie gdzieś się światła padą i na hotel, i tak hotel, nawet teraz się nie pali, ale on, no, zaryzykował, poszedł. Ledwo mówi, dobry wieczór, przepraszam, może są wolne pokoje. A recepcjonista na to mówi, owszem, mamy wolne pokoje. Proszę pana, poproszę pokój do jutra rana. A recepcjonista na to mówi, nie, proszę pana, nic z tego nie będzie, bo to jest hotel dla czarnych. No to on wyszedł, ale nie zrezygnował, bo jak już znalazł hotel, żeby były wolne miejsca, wolne pokoje, to postanowił coś wymyślić. Co wymyślił? Poszedł do takiego kiosku, w którym bydło, szurak, smydło i powidło. Kupił dupkę, pudełko, czarne fasy do butów. Stanął za tym kioskiem, cały się usmarował na czarno. I tylko mu wszystko, włosy, czoło, twarz, ręce, aż po okcie. Zebrał się coś, jak wejść na luzie, czy takiego. Tego. To negra podobny. Hej! Macie wolne pokoje? Wyszczelnica patrzy, czarna ordna. Dobrze, mamy. No, pokój do jutra. Mówi, $20 z góry się płaci, bracie. Proszę bardzo, położ $20. Nazwisko twoje. Brown, John Brown. Wszyscy mnie zawsze John Brown. Zapisał go tego. Tam był klucz do pokoju 919, ale ten jeszcze wrócił. Mówi, a, przepraszam, bracie. Mam prośbę. Obudzi mnie rano o 8, mam ważną konferencję, muszę wstać. Napisał mu samobudzenie, ten siadł do windy, dziewiąte piętro, wysiadł, pokój, wszedł, a tam pokój ogromny, piękny, łóżko, biała pościel, biała poducha, puchowe, to wszystko, aż kusi, jak zobaczył to łóżko i tę poduszkę, jak męczenie posłów, to nawet się nie rozbierał, tylko tak, kopnął nogą drzwi i od razu na to łóżko się rzucił, a leciał, już spał. Rano telefon. Halo! A w telefonie słodki głosik. 8. Budzenie. Dzień dobry. Dziękuję panie. O Boże, że trafił wstał. Chłopcy. O rany. Ale. Za wycieczka wczoraj po Chicago. Ale ruszać się nie może, zakwasy w nogach, wszystko go boli. Nie moje korono to nic, a po prostu facet. Ledwo doszedł do łazienki, drzwi otworzył, stanął, ale już przed lustrem wstanął, światło zapalił. Nagle sobie przypomniał. Ten wczorajszy, ten marsz po Chicago i to pudełko czarnej pasty do butów, to wszystko. Dobra. Puścił gorącą wodę, akurat była, wziął mydło, zaczął się myć, ale widzi, że to mydłem się myje i absolutnie nic nie puszcza. Więc ręcznik w hotel, taki biały ręcznik w hotel, wiadomo, że szorstka faktury ręcznika zawsze jest pomocna. Wziął pomocny ręcznik, mydło tego po głowie. Nic. Nic! Ręcznik biały, czoło czarne. Prawda? Szczotkę wziął jakąś, leżała szczotka, nie wiem dlaczego, nie ma znaczenia. Chwycił mydło, łeb sobie,
piany się strasznie dużo narobiło, jak ta piana z mamy zaczęła ściekać na oczy, no to zamykało, że gryzie. Jak gryzie, to widzi, że nic nie widzi, no to zmywa tę pianę wodą i widzi, że straszną. Widzi, że z jego czarnego łba do tej białej umywalki skapuje nieskazitelnie biała piana. Tak się brzarło, że nawet te włosy, to wszystko, ten na nic w Polsce nie pomaga. Ledwo co tu robisz? Kawałek starego pumeksu, tego myszy nie zjadę. Próbuję tutaj. Nie, to krwi, nic. Cholera jasna, puścił gorącą wodę na furę. Puścił gorącą wodę na furę, zakorkował barkę, mydło włożył do środka, podwinął rękawy. Dobra, zobaczymy. Teraz zobaczymy. No, niech się te ręce wymoczą, trochę to będzie na. Gdzie ja próbuję ani szczotka, ani pumeksem, ani nic w ogóle. Nie ma mowy, no nic za. I facet dostał jakiegoś czegoś dziwnego. Zaczął krzyczeć po amerykańsku, oczywiście, brzydkie słowa na tyle inne. No po prostu kopał tę walkę, gryzł ten kran, krzyczał. Luźnił, no coś niesamowitego. Wariat, no po prostu wariat. Ta gorąca woda leci, już leci na umywalkę, to ukląk właściwie, przekrzona para wodna. Patrz go, to wszystko, to jest nieprawdopodobna sceneria. No jak. No nie wiadomo, co to po prostu coś upiornego, bo to tak wielkie, białe, kłębne dary z jednej i z drugiej strony tej umywalki się rozkładają, bo ta piana leci, on w figurącej wodzie stoi po kostki, już to wszystko białe, a tu wszystko białe, krzyczy, ręcznik biały, szczotka biała, pumeks biały, piana biała, mydło białe, wszystko białe, ryj czarny cały czas! I proszę Państwa, co się okazuje? Nie tego obudzi. Nie tego obudzili, tego się trzymajmy.